tak, no to dzisiaj mamy niedzielę 1 września 2019 roku. Myślę, że do wielu uczniów w całej Polsce jest to niedziela katastrofalna, bo już jutro trzeba iść do szkoły i 10 miesięcy się trzeba będzie uczyć. Ale na pocieszenie dodam wszystkim, że ta niedziela nie jest tak katastrofalną, całe szczęście zresztą, jak 1 września 80 lat temu, kiedy bez wypowiedzenia wojny hitlerowskie Niemcy napadły na nasz kraj. Dziś mija dokładnie 80 lat od tamtej katastrofy, od której zaczęła się najstraszliwsza wojna w dziejach ludzkości, II wojna światowa, niemieckim bandyckim napadem na Polskę o 4:45, gdzieś w okolicach tej godziny, bandycki straszliwy napad na Polskę przez wojska Wehrmachtu, które no niestety zapoczątkowało kampanię wrześniową i wszelkie okrucieństwa związane z II wojną światową. Niestety tak to było. Historia polsko-niemiecka jest dość skomplikowana. Myślę, że rany muszą się zabliźnić po to, żeby nie patrzeć ciągle w przeszłość, a patrzeć w przyszłość. Dzisiaj nasze stosunki polsko-niemieckie są zupełnie inne i cieszę się z tego powodu. Chociaż jest jakoś banda idiotów, którzy ciągle grzebią w przeszłości, którzy ciągle uzależniają te stosunki od przeszłości. Moim zdaniem sprawa II wojny światowej jest już zamknięta. Oczywiście, no jeszcze są ludzie, którzy to pamiętają, ale nie należy Niemców w ogóle osądzać za to, co Hitler zrobił, bo ci Niemcy, którzy są teraz, nie są temu w ogóle winni i my powinni z nimi budować jak najlepsze stosunki z racji tego, że chociażby są my sąsiadami, są my w NATO i w Unii Europejskiej. Przeszłość niestety mamy trudną, ale przeszłość nie może przeszkadzać w budowaniu dobrych relacji. Tak samo zarówno z Niemcami, jak i z Rosją. Bo to, że ktoś tam nie zaprosił Putina na uroczystości, no to jest po prostu szczytem głupoty. Bądź co bądź, można tam Putinowi różne dziadostwa zarzucić, ale on nie wywołał II wojny światowej, na szczęście. I mimo to jednak, mimo tej trudnej przeszłości, trzeba umieć się dogadać, po prostu. A nie ciągle grzebać gdzieś tam po jakichś archiwach, że tam to było, to było. I tak się drażnić i w sumie to nie wiadomo po co. Reparacje, nie reparacje. Dajcie ludzie temu już święty spokój. Dobra. Witamy z Czachowic-Dziedzic. Z wału już rzeki Iłownica. Z wiślanej trasy rowerowej. No tutaj ta trasa ma trochę przebieg dość dziwny. W ostatnim czasie w naszej gminie dosyć wielka dyskusja się zrobiła ze względu na trasę rowerową na ulicy Traugutta i o tą trasą za chwilę pojadę. No
tak, to jest właśnie ta trasa rowerowa, która tutaj wywołuje dosyć spore kontrowersje, ale jak dla mnie jest ona zrobiona zgodnie z europejskimi standardami. Chodzi też tutaj o te wyjazdy. Przede wszystkim rowerzysta nie może czuć się absolutnie panem na tej trasie. Przejścia dla pieszych jak najbardziej logiczne. Tutaj najbardziej chodziło o te skrzyżowania, gdzie według niektórych trasa powinna być cofnięta. Trasa, która budzi przede wszystkim bardzo duże zainteresowanie osób, które z pewnością nie są rowerzystami, które tylko i wyłącznie potrafią zwalać winę za wypadki na to, że jest źle zaprojektowana trasa. Moim zdaniem trasa jest super! I jeszcze raz przejadę tą trasę. Absolutnie trasie nic nie można zarzucić. Przede wszystkim to, co należy zwrócić uwagę na tej trasie przy wszelkiego rodzaju skrzyżowaniach, nie ma żadnych krawężników. Wielki plus. Przede wszystkim nie ma kostki. I jeszcze raz pojadymy tą trasą. Ktoś tutaj komentował, po co te pasy na tej trasie. Otóż no wiadomo, jest przejście dla pieszych, no to pasy muszą być, nie? Poza tym jest przystanek, jest szkoła, do której że chodził 6 roków. Jeśli chodzi o tą trasę, to moim zdaniem nie ma się tutaj do czego przyczepić, a jedynie do tego, w jaki sposób ludzie ją użytkują. No niestety, no nie są jeszcze wszyscy dobrze zaznajomieni też z przepisami ruchu drogowego i dlatego tak się dzieje. No. Przede wszystkim w takich momentach jak tutaj rowerzysta musi się obejrzeć też. Najważniejsze jest to, że tu jest asfalt i przede wszystkim nie ma kostki, nie ma żadnych krawężników, jakichkolwiek znaków, innych barier. Teraz mamy ścieżkę rowerową przy ulicy Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach. Ścieżkę, którą też wywołuje dosyć ogromne kontrowersje. Zresztą moim zdaniem te kontrowersje tutaj są słuszne. Jeśli chodzi o poprzednią ścieżkę rowerową, kontrowersje są tam zupełnie niepotrzebne. Jeśli chodzi o tą, co teraz jademy,
No niestety muszę się przyczepić do tego. Przede wszystkim ścieżka jest z kostki. Co prawda ta kostka jest równo, ale jeśli chodzi o te zjazdy na posesję, no to już no jest coś takiego, że jest właśnie w tym momencie jest koniec ścieżki i tu rzeczywiście jest problem. I znowu się ścieżka zaczyna. Na szczęście no, te krawężniki są nisko, ale no jest dużo gorzej jak na trawnika. Oczywiście ja nie chcę tutaj w żaden sposób oceniać, że to jest jakoś fuszera, nie jestem inżynierem żadnym, ale no kostka, krawężniki, no i przede wszystkim no te krawężniki są odczuwalne przez, szczególnie przez rowerzystów szosowych. No i co kawałek, koniec i początek ścieżki. I teraz jest najważniejszy problem. Koniec ścieżki. W którym miejscu? Na prawo skręcie, na drogę krajową numer 1. Co prawda tutaj jest jakieś miejsce, okay, można zawrócić. I tak też zrobimy. Jeszcze raz pojademy tą ścieżką. Rzeczywiście, tu jest bardzo niebezpiecznie. Jest ścieżka rowerowa przy ulicy Traugutta. Moim zdaniem nie można się do niej w żaden sposób przyczepić. Ścieżka jest asfaltowa, dobrze oznakowana. Przede wszystkim nie ma żadnych krawężników, żadnej kostki, żadnych dziur, jakichś takich barier. Są przejścia, są przejazdy dla rowerzystów. To, że są na tym wypadki, to jest tylko i wyłącznie wina ludzi, a nie tej ścieżki, ani też burmistrza, czy kogokolwiek innego. Niestety przyczepić się trzeba do tej ścieżki tutaj rowerowej przy ulicy Węglowej. Ścieżka jest z kostki, są niestety krawężniki. Kostka co prawda jest równo, ale te krawężniki no już nie za bardzo. Są też niebezpieczne przejazdy przez te ulice, które tutaj dochodzą z boku. Przede wszystkim no, to jest tak zrobione, że przejazdy, no właśnie, że przed skrzyżowaniem z tą ulicą ta ścieżka formalnie się kończy i za skrzyżowaniem się znowu zaczyna. To oczywiście ma odzwierciedlenie, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego, nie? Także tutaj można się przyczepić. Faktycznie można było tą ścieżkę rowerową zrobić dużo, dużo lepiej. Ale tutaj, jeśli chodzi o tą ścieżkę, w żadnym wypadku przyczepić się nie mogę. Przede wszystkim, jeśli chodzi o budowę ścieżek rowerowych, to no niech się ludzie przejadą na zachód Europy, chociażby do miast niemieckich czy Szwecji. Szczególnie takim przykładem jest miasto Malmö w Szwecji. I w Europie też Holandia, gdzie no są trasy rowerowe naprawdę na fajnym poziomie. Szwajcaria też ma fajne trasy.
A w Polsce, jeśli chodzi o tutaj okolice, no to Rybnik przede wszystkim. Z tego co widziałem, tam od dworca do bazyliki jest fajna trasa rowerowa. Rybnik, Żory też. No niestety, takich profesjonalnych tras rowerowych, no tutaj widać nawet, że na rolkach jedzie po trasie rowerowej i jak tu nie mieć wypadków, nie? Także no to się aż prosi o interwencję. Przede wszystkim osoba, która jeździ na rolkach po trasie rowerowej, to jest pieszy. Pieszy na trasie rowerowej, na oznakowanej trasie rowerowej, według przepisów ma się tam w ogóle nie znajdować. Chyba że jest to taka trasa rowerowa, gdzie znak mówi wyraźnie, że jest ciąg pieszo-rowerowy, no to okej, ale coś takiego jak tam to zupełnie nie. Dobra, dość tych kontrowersji. Jedziemy dalej. Tak, okolice Jankowic koło Pszczyny. Jak widać, trasa rowerowa w stanie agonalnym wręcz. I no między innymi takie trasy przyczyniają się też do tego, że jest problem z kołami rowerowymi. Jak są słabsze felgi, no to mogą tego nie wytrzymać. A nie mówię tego bezcelowo, bo pojawił się niestety problem. Postanowiłem niestety te rajzę skrócić do maksimum. Miałem jechać do Kobiura i okolic, ale nie jadę tam. Wracam się w stronę chałupy. Pogoda oczywiście jak na razie nie mobilituje mnie do tego, żeby wracać do chałupy. Niestety problem jest trochę złożony. O. Problem jest z rawką niestety. Dziura w rawce. Dziura w rawce. To jest też efekt też tych wszystkich krawężników. Dziur w drogach. No i niestety tak to się dzieje. A co się stało? Zobaczycie już za chwilę, nie będę tego ukrywać, nie jest to już żadną tajemnicą. I przyznam się szczerze, że cieszę się, że to się nie stało 3 tygodnie temu, kiedy jechał do Częstochowy, bo byłaby to po prostu no niemal identyczna katastrofa, jako była kilka lat wcześniej. Centra jest dosyć sporo. I teraz jest pytanie w zasadzie takie, że kółko się pewnie scentrowało, szprycha zaczęła trzymać dość fest i wokół tej szprychy wyleciała potężna dziura. A to jest jednoznaczne z tym, że rawka jest do wymiany. Pewnie fopie będą zdziwieni, czemu wracam tak w czas, bo jest raptem godzina 2 po południu. Ale wyjechałem około 10, czyli jakoś rajzeczka jednak jest, ale no niestety sytuacja mnie do tego zmusza. 38 km, porażka na całego. Ale biorąc pod uwagę, że wczoraj że zrobił stówka i nie widziałem tej dziury, no to jest pięknie w ten weekend, jeśli o to chodzi.
niestety te centry, to wszystko to jest efekt takich dróg jak ta, albo nawet jeszcze gorszych. Jeśli chodzi o to, jakie są zamiary moje na przyszłość, to takie, żeby kupić samą terawkę. Bo szprychy i te inne rzeczy są wszystko ok. No i po prostu tylko to wymienić, nie? Będę się chciał skonsultować z sprzedawcą, który mi sprzedał ten rower, oczywiście z salonem rowerowym BMX. Zobaczymy, co tam powiedzą. Oczywiście no, na pewno powiedzą, że trzeba nową rawkę. To jest 100% pewne. I pytanie jest tylko, czy oni są w stanie taką rawkę sprowadzić. No i zamontować, nie? No niestety, no czasem tak było. Ale półtora roku, żeby koło szlak trafiło, no to moim zdaniem trochę szybko, nie? Chociaż no, wiadomo, jeżdżymy na rajzy dość dalekie, dość wymagające i takie rzeczy się dzieją. Całe szczęście, że nie stało się to kajś w jakiejś dalekiej trasie, bo okolice Pszczyny to nie jest do mnie jakoś tak specjalnie daleko. Jeżeli w stanie nawet stąd zajść z buta. Tak przyznam się szczerze, że widziałem to, że to koło no, centruje się i nie zareagowałem odpowiednio wcześniej. Znaczy się zareagowałem, ale powiedzieli mi tak, że to nie jest centra. Nie dotyka na szczęście ramy jeszcze, więc pokręcimy się po okolicy, żeby już po prostu dobić tę rawkę do końca. Mankamentem jest to, że z wyprawy rowerowej, czyli z rajzy wczorajszej, z dnia 31 sierpnia 2019, prawdopodobnie będzie bardzo skromny film, dlatego że tam się coś działo na karcie. A tam film to nie jest jakoś taka wielka sprawa, właśnie przejechał po szkle, bo jednak sprawy techniczne roweru są dużo ważniejsze. Pytanie tylko, czy za tydzień to będzie jakoś rajza na tym rowerze. To jest wielki znak zapytania, bo może się tak zdarzyć, że będzie retro rajza. A oczywiście burdel musi być. Kurde, ale mi się chce pić.
prostu nie było za bardzo miejsca, żeby to rozdzielić. Tamy jeziora Goczałkowickiego, które już znajduje się na terenie Goczałkowic-Zdroju. Na tej tamie jest piękny asfalt i kiedyś prowadziła faktycznie tam Wiślano trasa rowerową. Z jakichś dziwnych przyczyn została przeniesiona tutaj na te wertepy. Myślę, że też chodziło o to, że w takie dni jak dzisiaj jest tam dosyć spory ruch pieszy. Od jakichś blisko 10 lat, kiedy otwarli w całości tamę do ludzi postronnych, bo kiedyś tylko część była dostępna. Niemniej jednak nie rozumiem, czemu wytyczyli tą trasę takimi dziurami. No proszę, auto jedzie tutaj po płytach z Zabrzega do Chybia. No to pewnie auto leśnych. Zaraz pewnie wywalą tych ludzi z plaży. Dziki. Zbliżyłem się na odległość około mniej więcej około 10 km od chałupy, z racji tego, co tam jest w tym zadnim kółku, żeby w razie czego było no jak dojść na nogach, nie? Bo raczej innego środka transportu tutaj nie będzie. Nie jeden by się specjalnie wnerwił jakoś tak, że no półtorej roku, no właściwie niecałe, i obręcz Rawka po naszemu do wymiany. Nie jeden by się wnerwił. Ale mi to tam niespecjalnie jakoś tak na nerwy działo. No szkoda, no ale no cóż, no nie zrobimy nic, nie? Nawet mnie specjalnie nie zdenerwowało wtedy, jak mi pękło koło pod Częstochową, w zasadzie już miejscowości Piasek, na takim znanym rondzie. To mnie też specjalnie nie wzruszyło. No cóż, no przyjechałem, no dupa była z wyprawy, no ale przyjechałem do chałupy, zajechałem do sklepu, kupiłem nowe koło i grało, nie? I jezu, no do tej pory. Także takie numery jak ten się mi jeszcze nie zdarzyły nigdy. Oprócz tego tam właśnie, co że przed chwilą powiedział. Tutaj jest akurat ta okoliczność łagodząca, że jest niedaleko chałupy, także nie 100 km od chałupy. No nie bywało wręcz rzecz. Ja myślę, że to jest efekt tego, że jakoś centra tam była na tym kole i
no nic, żeś z tym nie zrobił i właściwie, no nic, żeś z tym nie zrobił. No jutro miało iść do wycentrowania koło, a się okazuje, że pójdzie do wymiany obręcz, rawka. W sumie to może i nawet lepiej. Bo teraz będę oczywiście walczyć o to, żeby ta obręcz była jak najlepszą, z dość wysokiej półki, bo nie będę kupować żadnej tandetnego dziadostwa, bo mi to po prostu się nie opłaci. Jadymy się obejrzeć tu. Mamy czasów pieruny. Jeżdżę niedaleko chałupy. Proszę, nawet kostkę brukową ktoś tu układał w lesie. Jakiś kretyn. Wygląda na to, że jest tu jeżdżone po tej dróżce. Ta kołunka nawet bym powiedział, że tu się zrobiła. Kiedyś, że tu jechał, to było tak, że ten sztrum przechodził nad częścią zalewu goczałkowickiego. Ja podejrzewam, o, nawet rowerzyści tu jechali, podejrzewam, że ludzie będą nad zalewem moczoszwajorze. Wszak dostęp jest dość łatwy tutaj. A i nawet autem idzie zajechać. Chociaż może niekoniecznie, bo są przecież szlabany. No ale jak żeście widzieli, to przez autem jechał jakiś. Nie wyglądał na leśniczego. Miałech być dzisiaj w innym miejscu, no to niestety jeżdżech bliżej chałupy. No widać, teren wyraźnie opadł i chyba mamy przeszkodę w postaci krzypopki, częściej niezbyt głęboki. Trawa wypolona sucho. Najgorsze to jest oczywiście żmije, jak tu wyjdą, a na pewno są. Byleby ich nie zdąć. -31 stopni. -1 września 2019 roku. Także no, ja podejrzewam, że to auto tutaj było, bo to jest zbyt świeżo wygląda. Upiorunie, w takim glunie by się tu chcieli kąpać. Pierunie. Ale glun. Ja i dobrze to widział, że właśnie część tego sztrumu idzie nad zalewem.